Z okazji 20. rocznicy utworzenia jednostki specjalnej GROM Muzeum Wojska Polskiego przygotowało bardzo atrakcyjną wystawę poświęconą historii wszystkich jednostek specjalnych i wojsk powietrzno-sądowych Wojska Polskiego od okresu dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych. Na wystawie zgromadzono najciekawsze eksponaty w postaci uzbrojenia, wyposażenia używanego przez żołnierzy jednostek specjalnych i wojsk powietrzno-sądowych Wojska Polskiego od czasów dwudziestolecia międzywojennego do okresu współczesnego. Wystawę przygotowaliśmy razem z moim kolegą panem Mirosławem Ziętarzewskim, a pomagał nam były oficer 1. Batalionu Szturmowego, pan kapitan w stanie spoczynku Adam Nogaj. On był naszym konsultantem historycznym. Wystawę w sumie przygotowaliśmy prawie rok. Prawie rok zajęło nam zbieranie eksponatów, dotarcie do ludzi, którzy byli w jednostkach specjalnych, którzy mogli coś nam ofiarować w depozyt. I dzięki życzliwości wielu ludzi ta wystawa powstała. Dzięki byłym żołnierzom Gromu, dzięki byłym żołnierzom 1. Batalionu Szturmowego, dzięki wielu dowódcom, którzy ofiarowali swoje eksponaty w depozyt, można było tą wystawę zorganizować. W tej części wystawy prezentujemy pierwsze przykładowe uzbrojenie i wyposażenie grup specjalnych Wojska Polskiego z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Do najbardziej interesujących eksponatów należy ten oto pistolet Browning wzór 1900, którego zastrzelono w 1904 roku carskiego żandarma. W tej gablocie prezentujemy przykładowe wyposażenie i uzbrojenie pierwszych polskich spadochroniarzy z lat 30. XX wieku. Z kolei w tej części wystawy pokazujemy historię cichociemnych. Była to bardzo specyficzna formacja nieformalna, która została utworzona w Wielkiej Brytanii w okresie II wojny światowej. Ci ludzie przychodzili wszechstronne wykształcenie z zakresu dywersji, działań specjalnych, walki wręcz, strzelania z różnych typów broni, z różnych pozycji, prowadzenia różnego typu samochodów, pojazdów mechanicznych, prowadzenia wywiadu, fałszowania dokumentów, pieniędzy. Najcenniejszym eksponatem w tej części ekspozycji jest skafander cichociemnego. Jest to jedyny w Polsce zachowany skafander cichociemnego w zbiorach muzealnych. A zachował się z bardzo prostej przyczyny. Mianowicie w czasie odbierania grupy cichociemnych jednemu z młodych ludzi ten skafander bojowy tak bardzo się spodobał, że mimo instrukcji, która nakazywała zniszczenie i skafandra, i spadochronu, postanowił go sobie zachować dla siebie na jazdę na motorze. Jednym z najciekawszych eksponatów oprócz tego skafandra są również fałszywe pieniądze, które były produkowane na początku Wielkiej Brytanii, a następnie były rzucane wraz z koczkami do okupowanej Polski. A to jest teczka, z którą skakali cichociemni między innymi do kraju. I ta teczka należy do cichociemnego, do kapitana Jana Waltera, pseudonim Cyrkiel. Z kolei w tej części ekspozycji najciekawszym eksponatem jest oryginalny mundur wyjściowy generała brygady Stanisława Sobowskiego, legendarnego twórcy pierwszej polskiej samodzielnej brygady spadochronowej z okresu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Historia pierwszych jednostek specjalnych sięga okresu II wojny światowej. Mianowicie w Wielkiej Brytanii utworzono najpierw pierwszą samodzielną kompanię komandosów, która swoje działania bojowe prowadziła przede wszystkim na froncie włoskim. A następnie pokazujemy inną jednostkę specjalną, o której niewiele się mówi. To jest samodzielną kompanię grandierów, która została utworzona w 1943 roku i pierwotnie miała być planowana do działań dywersyjnych w okupowanej Francji. Z kolei w tej części ekspozycji prezentujemy przykładowe uzbrojenie i wyposażenie grup dywersyjnych Armii Krajowej. Najciekawszym eksponatem jest ten oto nóż bojowy, który był produkowany w warunkach konspiracyjnych w montowni nr 5 w Krakowie. Tutaj natomiast pokazujemy historię Polskiego Batalionu Specjalnego, Polskiego Sztabu Partyzanckiego i działalność grup spadochronowo-wywiadowczych, które były rzucane na tyły wojsk niemieckich w okresie 1944-45. Wśród najciekawszych eksponatów oryginalny pistolet Browning FN wzór 1906, zdobyty przez pana porucznika Mirosława Petylskiego, ojca generała Sławomira Petylskiego, dowódcy i współorganizatora jednostki specjalnej GROM. Wystawa zawiera bardzo dużo eksponatów, a niektóre z tych eksponatów mają bardzo mroczną przeszłość. Wśród nich na przykład jest oryginalny nóż radziecki, wzór 1940. I ten nóż należał do jednego z członków grupy dywersyjno-wywiadowczej rzuconej w Borach Tucholskich we wrześniu 1944 roku, sierżanta Warczaka. I według historii tego noża, jego właściciel wypisywał Niemcom przepustki do nieba. A tutaj mamy z kolei eksponat, który ma bardzo mroczną i krwawą historię. Jest to oryginalny sztylet brytyjskich komandosów,
należący do podporucznika Zenona Kaszubskiego z pierwszej samodzielnej kompanii komandosów. Na tym sztylecie znajduje się 16 nacięć. Każde nacięcie oznacza liczbę zabitych żołnierzy w walce wręcz. W tej części ekspozycji prezentujemy przykładowe wyposażenie, uzbrojenie pierwszych grup specjalnych Wojska Polskiego w okresie powojennym już. Wśród nich to są unikatowe stroje maskujące, zwłaszcza ten pierwszy z lewej jest ciekawy, bo to jest ta zwana pietruszka, która była skopiowana z radzieckich strojów maskujących z okresu przedwojennego, z lat 30. Z kolei ta część ekspozycji poświęcona jest historii pierwszej w dziejach Wojska Polskiego Dywizji Powietrzno-Zenitowej, 6. Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Zenitowej, która została utworzona w czerwcu 1957 roku w Krakowie. Słynnych czerwonych beretów. Wśród najciekawszych eksponatów, które tutaj prezentujemy, jest niewątpliwie oryginalny sztandar 6. Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Zenitowej przekazany do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego po przeformowaniu dywizji w brygadę w 1986 roku. A tutaj z kolei prezentujemy historię pierwszej powojennej w dziejach Wojska Polskiego jednostki specjalnej nazywanej przez niektórych polskim specnazem. Był to pierwszy batalion szturmowy utworzony w 1964 roku w Dziwnowie. Przez kilkadziesiąt lat batalion stacjonował w nadmorskiej miejscowości Dziwnów, a w latach 80. został przeniesiony do Lublińca. To są protoplaści 1. Pułku Specjalnego Komandosu z Lublińca. Wśród najcenniejszych eksponatów mamy przykładowe umundurowanie, wyposażenie używane przez żołnierzy tej formacji. Wśród nich unikatowy mundur polowy, tak zwany plamiak. To był mundur, który był testowany przez żołnierzy 1. Batalionu Szturmowego w latach 70. i 80., ale ostatecznie ze względu na pewne swoje niedoskonałości nie wszedł na stan jednostki. Dzięki pozyskaniu wielu sponsorów, w tym sponsora głównego, Agencji Mienia Wojskowego, udało nam się do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego zakupić naprawdę interesujące eksponaty w postaci oryginalnych skafandrów suchych używanych przez współczesne jednostki specjalne Wojska Polskiego. Proszę mi wierzyć, że te rzeczy nie są tanie. Takie rzeczy kosztują paręnaście tysięcy złotych, ale dzięki wielu sponsorom udało nam się właśnie pozyskać i kupić je do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego. A w tej części ekspozycji prezentujemy 20 lat jednej z najsłynniejszych jednostek Wojska Polskiego, czyli jednostki specjalnej GROM. Dzięki życzliwości wielu żołnierzy, byłych i obecnych, udało nam się do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego pozyskać niesamowite eksponaty, które normalnie są prezentowane albo w salach tradycji jednostek specjalnych, gdzie zwykły śmiertelnik nie ma prawa wstępu, albo po prostu stanowią depozyty prywatne byłych żołnierzy. Do najcenniejszych eksponatów należy mundur współorganizatora i dwukrotnego dowódcy jednostki specjalnej GROM generała brygady Sławomira Petylickiego. Mundur wyjściowy wzór 36. Na mundurze znajduje się złota oznaka jednostki specjalnej GROM z numerem 1. Tutaj mamy legitymację tej oznaki. Oznaka pamiątkowa jednostki specjalnej Navy SEALS, amerykańskich komandosów i oznaka Special Forces, czyli tak zwanych zielonych beretów. Innym takim ciekawym eksponatem, który tutaj prezentujemy, jest niewątpliwie ta maska, przypominająca maskę Hannibala Lectera. Jest to maska taktyczna z keflaru, mająca zadanie przede wszystkim chronić twarz żołnierza przed postrzałem i oddziaływać psychologicznie na przeciwnika zatrzymywanego. Innym takim ciekawym eksponatem jest ten oto oryginalny kombinezon taktyczny, używany przez podpułkownika Andrzeja Kuczyńskiego, pseudonim Wódz, dowódcy grupy szturmowej oddziału GROM-u, który zdobył terminal przeładunkowy w Umkasar. Ta flaga została zdobyta w 2003 roku w czasie działań bojowych po skutecznym opanowaniu terminalu przeładunkowego w Umkasar i podarowana przez żołnierzy jednostki specjalnej GROM swojemu pierwszemu dowódcy i założycielowi tej formacji, panu generałowi brygady Sławomirowi Petylickiemu, dowód szacunku i uznania. Innym ciekawym eksponatem jest oryginalny mundur wyjściowy należący do pułkownika Zawadki, jednego z byłych dowódców jednostki specjalnej GROM. Tutaj natomiast prezentujemy historię 1. Pułku Specjalnego Komandosu z Lublińca i wśród najciekawszych eksponatów zgromadzonych w tej części ekspozycji jest oryginalny mundur polowy używany przez Jacka, taką ksywkę nosi ten żołnierz, w czasie pierwszej i piątej zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku. W tej części ekspozycji prezentujemy historię dwóch jednostek powietrzno-zenitowych. To jest 6. Brygady Powietrzno-Zenitowej i 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. I wśród najciekawszych eksponatów jest m.in. ten oryginalny strój strzelca wyborowego, należący do snajpera z 18. Batalionu Powietrzno-Zenitowego, który był przez niego używany w pierwszej zmianie polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie.
każdy szanujący się snajper sam robi studia dla siebie. W tej części ekspozycji prezentujemy m.in. oryginalny mundur polowy z Iraku dzisiejszego dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej pana Marka Sokołowskiego z czasów jego działań bojowych w Iraku. A tam z tyłu mamy mundur polowy podpułkownika Niemca, dowódcy 7. Batalionu Kawalerii Powietrznej, też 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z działań w Afganistanie. Z kolei w tej części ekspozycji prezentujemy oryginalny mundur należący do świętej pamięci generała broni Włodzimierza Potasińskiego, który był dowódcą wojsk specjalnych. Generał Potasiński zginął niestety w katastrofie smoleńskiej w kwietniu 2010 roku. Dzięki życzliwości wielu żołnierzy, byłych obecnych, jednostek specjalnych, w tym jednostki specjalnej GROM, udało się na tej wystawie pokazać wyposażenie i uzbrojenie, które zwykły śmiertelnik nie ma możliwości zobaczyć na własne oczy. Ponieważ tego typu rzeczy są najczęściej prezentowane albo w salach tradycji jednostek specjalnych, albo w czasie działań bojowych lub szkoleń. Oficjalnie wystawa będzie trwała do końca 2011 roku, chociaż mam nadzieję, że jeśli będzie się cieszyła dużą popularnością, to zostanie przedłużona o kolejny rok.